Witam serdecznie, z tej strony Kamil Walków. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania zadawane na Instagramie. Następną osobę nominuję Rafała Misztela. Jemu pytania możecie zadawać na Instagramie i czekamy na Wasze propozycje. Czy wiesz, kto śpiewa piosenkę na miłości ma? Wiem, tak, to jest cytat z filmu. Piosenkę śpiewa Noemi. To jest tam mała scena, w której gangsterzy chcą rzucić Noemi do lwów, ale na szczęście pojawia się Dziki, który na szczęście panuje nad sytuacją i nie pozwala im wrzucić. Kojot czy Grey i dlaczego? Wybieram Kojota, bo zdecydowanie częściej tam bywałem. Miejsce troszeczkę dla mnie bliższe sercu i mam do tego miejsca sentyment. Kto jest Twoją najlepszą świadką w Boleszkowicach, Team Bolki? Cześć Ola, pozdrawiam. Tak, Ola, Ty jesteś moją najlepszą sąsiadką, także nie masz się czego bać i jesteś niezagrożona. Koni, czy uważasz, że jesteś najlepszym zawodnikiem w Pogoni Siedlce? Jeżeli nie, to dlaczego? Nie jestem najlepszym zawodnikiem w Pogoni. A dlaczego? Dlatego, że dużo sytuacji, które sobie stwarzam, które kreuje dla mnie zespół, nie wykorzystuję. Muszę nad tym pracować i myślę, że jest jeszcze dużo do poprawy, a myślę, że wszystko przede mną. Jak się czujesz w Pogoni? Czuję się bardzo dobrze, chociaż nie ukrywam, że jest to kawał drogi od Szczecina i brakuje mi trochę moich przyjaciół, moich bliskich, ale jeżeli chodzi o klub, o zawodników, o sztab szkoleniowy, to jest naprawdę okej. Okay. Z kim masz najlepsze relacje? Pozdrawiam. Również pozdrawiam najlepsze relacje. Z kilkoma osobami mam bardzo dobry kontakt. Tak? Wszyscy, ogólnie cała drużyna się lubi i wspieramy się nawzajem, ale tak chyba największy sentymencik mam do Piotrka Smoły, bo znamy się jeszcze z czasów gry w Zielonej Górze, a to było jakieś 7-8 lat temu, także czy Piotruś Wiktoruk, czy Damian Mosiejko, to są bardzo w porządku osoby. Podoba Ci się w Siedlcach? Podoba, tak. Jest okej, miasto fajne, także nie ma się jakoś za bardzo co nudzić, ale nie narzekam, także jest okej. Klasa graje. Dzięki, Patry. Pozdrawiam, mam nadzieję, że będziesz na meczu i będziesz nas dopingował. Serdecznie zapraszam na sobotnie derbowe starcie ze Zniczem, godzina 17, liczymy na Wasze wsparcie, także zapraszam. Kamil, od kiedy jesteś w Pogoni i jak przygotowania do meczu ze Zniczem? Liczę na zwycięstwo. Do kiedy jesteś w Pogoni? Jestem ogólnie podpisałem kontrakt na 2 lata w czerwcu, także jeszcze troszeczkę czasu tutaj spędzę, mam nadzieję, że ten kontrakt wypełnię do końca i czas pokaże, co tak się naprawdę dalej stanie. Przygotowanie. Oczywiście trenujemy, jednostki treningowe odbywamy, mamy swój pomysł na przeciwnika, ale nie będę tutaj zdradzał żadnych szczegółów. No, mamy nadzieję, że zdobędziemy kolejne 3 punkty. Ulubiona pozycja na boisku? Myślę, że pozycja ofensywnego pomocnika. Na tej pozycji czuję się najlepiej i lubię, kiedy jestem twarzą do bramki przeciwnika i wtedy jestem chyba najgroźniejszy dla zespołu przeciwnego. Wojak 0802. Herbata w kubku czy może w słoiku? Zdecydowanie wolę herbatę w słoiku. Mała anegdotka z tym się kojarzy. Kiedyś pewnej osobie zrobiłem herbatę w słoiku, bo po prostu wszystkie kubki były brudne i dlatego do tej pory się ze mnie nabijają, że właśnie tak zrobiłem, a nie umyłem właśnie tych naczyń. Panie Kamilu, czy te buty same grają? Cześć Mati, pozdrawiam Cię serdecznie i liczę, że się niedługo zobaczymy. Na razie nie grają i nie strzelają. Mam nadzieję, że właśnie teraz w najbliższym meczu ze Zniczem zaczną i ten dorobek bramkowy będzie się powiększał z każdym spotkaniem. Kamil, jakie stawiasz sobie wyzwania na mecze? No przede wszystkim chcemy w każdym meczu wygrywać i zdobywać komplet punktów, a fajnie by było też, jakbym mógł asystować, strzelać bramki, bo dla zawodników ofensywnych to jest ważne i te liczby jednak mają znaczenie i to każdego zawodnika napędza do coraz jeszcze cięższej pracy. Songo 17, wolisz psy czy koty? Kurwa, Bronek. Songo, zdecydowanie psy, wolę psy, także
nie musisz się czuć zagrożony. Smolina R95. Jakie zwierzęta żyją w Polsce? W Polsce żyje dużo zwierząt, ale przede wszystkim wilk, ryś. Łoś, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. Smolina R, wolisz długi rękaw czy krótki rękawek? Oj, i krótki, i długi rękawek jest w porządku, także nie mam, czy ani długi, ani krótki jest w porządku, także jeden i drugi jest ok. Jak czujesz się w pogoni? To już, tak jak mówiłem, bardzo dobrze, fajny obiekt, fajna baza, fajne boiska, także nic, tylko trenować i wygrywać. Najlepszy zawodnik w pogoni obecnie? Kurczę, ciężko powiedzieć, myślę, że jeszcze troszeczkę dużo brakuje, także myślę, że na ten moment chyba Bartek Wiktoruk i myślę sobie, że Piotrek Smoła, który ostatnio miał trochę roboty i wyciągał nas z kłopotów, także myślę, że na ten moment ci dwaj zawodnicy. Ile strzelić bramek w tym sezonie? Oj, nie wiem, mam nadzieję, że jak najwięcej. Sobie postawiłem cel w tym sezonie, żeby ta dwucyfrówka na liczniku była, bo napastnik jest przede wszystkim wtedy, kiedy gwarantuje bramek tych kilkanaście bramek w sezonie i mam nadzieję, że mi się to uda. Minęły trzy kolejki, na razie bez żadnej bramki, ale mam nadzieję, że właśnie teraz w meczu ze Zniczem otworzę to swoje konto bramkowe. Dlaczego akurat grasz w pogoni? Kurczę, akurat pogoń Siedlce wykazała największe zainteresowanie po moim dobrym sezonie w pogoni Siedlce, w Świcie Skolwin i strzeliłem tam 13 bramek, miałem tam chyba z 11 albo 12 asyst, także w miarę dobry sezon. Wtedy ściągnął mnie trener Sikora, który już niestety nie pracuje w klubie i teraz, jeżeli dobrze pamiętam, jest asystentem w Wiśle Kraków, także Pogoń wykazała największe zainteresowanie i tak się akurat trafiło, że przyjąłem warunki Pogoni i jestem. Jak oceniasz mecz z Legionowem? To był na pewno ciężki mecz. Czekaliśmy na swoje sytuacje i je wykorzystaliśmy. Tak przy odrobinie szczęścia mogliśmy tych bramek strzelić troszeczkę więcej, ale ogólnie zagraliśmy dobry mecz, chociaż uważam, że druga połowa w naszym wykonaniu była zdecydowanie lepsza. Bardzo ciężki przeciwnik, bardzo niewygodny przeciwnik, ale my wykorzystaliśmy swoje szanse i to my wyjechaliśmy z Legionowa z trzema punktami. Jakie buty założyłbyś drugi raz na zamarzniętą Morawę? Pozdrawiam. Pozdrawiam trenerze i życzę zdrówka. Teraz na pewno założyłbym turfy, bo wiem, że te buty dają największą jakość. Tutaj odnośnie właśnie tego pytania mała historyjka, bo graliśmy mecz z Rozwojem Katowice. Wszedłem w 46 minucie na błysko przy 0-0 i akurat tak dobrałem obuwie, które pożyczył mi trener od przygotowania motorycznego, trener Paweł. I jak się potem okazało, strzeliłem bramkę i byłem właśnie z tego zadowolony, bo te buty dały mi troszeczkę przewagi nad przeciwnikiem i ta stabilność na boisku była zdecydowanie większa. Smolina R95. Piotruś, lubisz tupnąć nóżką? No lubię, no. Nie będę ukrywał, że czasem lubię tą nóżką sobie tupnąć, ale oczywiście z głową i bez szaleństw, także jakby co, nie szarżuję. Także wszystko na spokoju i z umiarem, a to jest najważniejsze w tym, co robimy. Ulubione miejsce w Siedlcach? Zdecydowanie galeria. Mam swoje miejsce, lubię tam sobie przyjść na kawkę, usiąść sobie w spokoju, w ciszy, poczytać sobie dobrą książkę i posłuchać czasem muzyki, porozmawiać z przyjaciółmi i tam właśnie spędzam bardzo dużo czasu. Drugi. Wyjaśnij, na czym polega ten rytuał i pomaga ci w dalszej grze. Czy są z tego jakieś korzyści? Mam taki mały zwyczaj, że przed meczem lubię sobie pójść na huśtawkę, pobujać się, założyć słuchawki i posłuchać muzyki. Robiłem tak w Szczecinie, robię tak w Siedlcach, także jak idzie, to nie zmieniam, lubię to robić i spędzam tam naprawdę dużo, dużo czasu. Możesz wyjaśnić, dlaczego po zakończeniu imprez świątecznych udajesz się na stadion? Nie mogę tego zdradzić, tego akurat nie mogę zdradzić, ale mogę powiedzieć coś innego. Także nie, pomidor.
Jak się panu pracuje w pogoni? Powodzenia. Ogólnie nie nazwałbym tego pracą, bo jeżeli robimy coś, co lubimy, no to się nigdy nie pracuje, a kocham grać w piłkę, jest to dla mnie wielka, wielka frajda i wielka przyjemność, także każdy występ na boisku, każda minuta na murawie jest dla mnie bardzo cenna i staram się czerpać z tego jak najwięcej radości. Jak oceniasz doping siedleckich kibiców? No nie ukrywam, że fajnie się gra przy pełnych trybunach i przy dopingu kibiców. Niesie to zawodników, dodaje czasem sił, czasem wiary w to, że można odwrócić losy spotkania i naprawdę jest to naprawdę fajne i miłe, że kibice przychodzą na ten stadion i trzymają do nas kciuki, dopingują i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania, chociaż niektóre nie były łatwe. Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie Pogoni ze Zniczem, godzina 17, sobota. Liczymy na Was i do następnego etapu zabawy nominuję naszego golkipera Rafała Misztela. Pozdrawiam.